Nowa noclegownia powstanie w Polkowicach na obrzeżach miasta. Budynek będzie spełniać wszelkie standardy przewidziane dla takiej inwestycji. Będzie to noclegownia, w której będą pomieszczenia dla samotnych matek, noclegownia koedukacyjna, taka, w której będzie świetlica, gdzie będzie można spędzić czas. W Polkowicach jest dom dla bezdomnych przy cmentarzu komunalnym. Obecnie nocuje w nim 15 osób. Maksymalnie może w nim przebywać 19. Budynek nie jest jednak przystosowany do tego typu działalności. Patrząc się na to, jakie warunki nasza noclegownia spełnia, to można powiedzieć, że są dosyć dobre. Jednak z racji tego, że te pomieszczenia są bardzo małe metrażowo, to uważamy, że należy ten standard podwyższyć, zmienić jakość tego domu. Oczywiście te inne warunki sanitarne też należy zmienić. Obecnie gmina jest na etapie projektowania nowej noclegowni. Zrobimy wszystko, żeby ona została jeszcze w tym roku uruchomiona. Bezdomni mają się pojawić w nowej noclegowni w przyszłym roku. Dla niektórych będzie to wielka zmiana, chyba że do tego czasu znajdą własny dach nad głową.